Szanowni Państwo, zakończyła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem uchwały Tak dla polskiej flagi w Płocku. Zebraliśmy tych podpisów poprawnych ponad 660, a licząc z niekompletnymi czy podpisami, które składali mieszkańcy spoza Płocka, ale chętnie angażujący się także w tą akcję, to jest ponad 750 podpisów, Szanowni Państwo. Mamy więc ponad dwa razy więcej niż wymagane przepisami 300 podpisów pod tą uchwałą. Ta uchwała miała duże znaczenie dla wielu mieszkańców Płocka, którzy zgłosili nam taką potrzebę, aby zaangażować się w tego typu działania, aby tą sprawę rozwiązać. I podjęliśmy ten temat, podjęliśmy te działania. Przez mniej więcej 10 dni zebraliśmy właśnie te podpisy. W tej chwili idziemy złożyć je, trafią one do ratusza i przekazane zostaną przewodniczącemu Rady. Dalej będzie się zajmowała tymi podpisami i tą uchwałą Rada Miasta. Na najbliższym posiedzeniu powinna się zająć, ale nie później niż po 3 miesiącach. Także w najbliższym czasie będzie rozstrzygnięcie tej sprawy. Przypomnijmy, że projekt uchwały zakładał zamianę flagi Ukrainy na balkonie i przed ratuszem na maszcie na flagi Płocka i województwa mazowieckiego oraz zakładał, że na urzędach miejskich w Płocku i na placówkach edukacyjnych na stałe będzie wisieć flaga Polski. Zanosimy te podpisy. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za to, że podpisywaliście, zaangażowaliście się w pomoc w tej zbiórce, za to, że w ogóle chcieliście, aby ktoś podjął się tego zadania i ten projekt uchwały napisał i procedował, żeby zebrać podpisy. My oczywiście słuchamy głosu mieszkańców, słuchamy tego, co mają do powiedzenia. Jesteśmy także do ich dyspozycji, mimo że nie mamy przedstawicieli w Radzie Miasta. Chcemy spełniać tą rolę tak, jakbyśmy tych przedstawicieli mieli. Bardzo serdecznie dziękujemy jeszcze raz za Waszą pomoc, a to była bardzo duża pomoc, bardzo duże wsparcie. Dziękujemy wszystkim, którzy się podpisali. Dziękujemy wszystkim, z którymi odbywaliśmy rozmowy podczas tej zbiórki i usłyszeliśmy wiele cennych informacji. Jeszcze raz bardzo dziękuję i cóż, czekamy na dalsze rozstrzygnięcia.